To jest dla nas ważny moment, zwłaszcza dla pana Ciekana, któremu przyszło od 2 lat kierować Wydziałem Sztuki. To jest ważne wydarzenie, bo ono otwiera możliwości, jakie daje i stwarza podpisana umowa. To jest też okazja do podejmowania wspólnych wysiłków, także artystycznych, a także możliwość aplikowania wspólnie o projekty, granty i te lokalne, i międzynarodowe między Uniwersytetem, a głównie Wydziałem Sztuki, bo to jest główny beneficjent tej umowy. To są pracownicy i studenci Wydziału Sztuki. Ja się ogromnie cieszę z obecności pana prezydenta i pani dyrektor, która jest stroną tego porozumienia. To jest ważne. To jest ważne. Ja pamiętam dobrze ten czas, kiedy tak nieśmiało inicjowaliśmy działania, które zaowocowały powołaniem Wydziału Sztuki. On się wyodrębił z dawnego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Myśmy wtedy dojrzewali do tego, by nadać przedstawicielom tej dyscypliny, czy tej nowej dyscypliny, która tworzyła się wokół Instytutu Sztuki, swoją osobowość i podmiotowość taką organizacyjną. Mówiliśmy wtedy, że to jest ten moment, by po tylu latach Wydział Instytut Sztuki mógł zacząć funkcjonować w takiej formule innej organizacyjnej niż do tej pory. To jest ta odległa historia. Najpierw Instytut Sztuki jako pewna pracownia, która funkcjonowała przy Instytucie Nauk Pedagogicznych, potem Instytut Sztuki w Instytucie Historii. Wreszcie te starania, które zwieńczyła pani profesor Bagińska, ostatni dyrektor Instytutu Sztuki, pierwszy dziekan Wydziału Sztuki, zakończyły się sukcesem. Takim naturalnym sukcesorem tych działań jest pan profesor Bartosz Posadzki, nowy dziekan Wydziału Sztuki. Myślę, że to jest też takie wyzwanie dla pana, panie dziekanie, w tym drugim roku, właściwie trzecim roku, bo ja pomijam ten pierwszy rok przygotowań do obejmowania stanowiska dziekana wydziału, do zmierzenia się z tymi problemami, wyzwaniami, jakie są przed pracownikami, przed studentami Wydziału Sztuki. To obecność tego wydziału, my ciągle dostrzegamy, to jest taki bardzo wyrazisty obraz i czasoprzestrzeń, która funkcjonuje wokół nas i na Wydziale Sztuki, i w Uniwersytecie. Zawsze mówiłem, że Uniwersytet powinien mieć tą taką inną, żeby nie powiedzieć lepszą, ładniejszą twarz, prawda? I tę ładniejszą twarz dają nam pracownicy i studenci Wydziału Sztuki. Panie Prezydencie, Panie Rektorze, Pani Dyrektor, no jest mi szalenie miło, że dzisiaj mamy taką, a nie inną chwilę i taką, a nie inną uroczystość. Ona jakby ma znaczenie podwójne, bo z jednej strony ta umowa, którą dziś podpisujemy, jest takim praktycznym narzędziem, które będzie służyć wszystkim beneficjentom tej umowy, czyli i Galerii Sztuki Współczesnej, i Wydziałowi Sztuki, ale nie tylko, bo tutaj chodzi o Uniwersytet Opolski, bo Wydział Sztuki owszem jest tym zwornikiem, który będzie w takim głównym stopniu konsumował tą umowę, ale pozostałe wydziały i jednostki uniwersyteckie również. Ale ta umowa ma też znaczenie symboliczne, bo ta współpraca nie zaczyna się dziś. Ta współpraca trwa już od 21 lat, bo dokładnie wtedy miała miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej pierwsza wystawa prac dyplomowych studentów naszego wydziału. Nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, dosłownie do dnia dzisiejszego, bo w tym momencie w Galerii Sztuki Współczesnej Państwo mogą oglądać kolejną, najnowszą wystawę prac dyplomowych naszych studentów. Ta współpraca trwa, więc my traktujemy tę umowę jako otwarcie nowej perspektywy, poszerzanie pola współpracy, określenie go.
I jako przesłankę tego, że te kolejne lata będą jeszcze bardziej owocne i ta współpraca będzie tak doskonała jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Żeby coś dobrze działało, to musi współpracować ze środowiskiem, stąd bardzo cieszę się z umowy, jaka jest podpisana między Galerią Sztuki Współczesnej a Uniwersytetem Opolskim Wydziałem Sztuki, bo to jest właśnie ten system naczyń połączonych, który mam nadzieję jeszcze bardziej wprowadzi sztukę w życie miejskie i da więcej miejsca na rozwój tej sztuki w przestrzeni publicznej, również w ramach współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej. Nie miałem jeszcze okazji, więc skorzystam z tej okazji i publicznie pogratuluję panu rektorowi świetnego miejsca w Uniwersytetu w rankingu Perspektyw. Mówię to po to, żeby podkreślić również to, z jak dobrą instytucją Galeria Sztuki Współczesnej podpisuje umowę, więc bardzo się z tego cieszę. Trzymam kciuki za sukces, za bardzo dobrą współpracę, bo Opole to jest miejsce, w którym jest miejsce na sztukę wysoką i nie tylko. Ostatnie działania galerii pokazują, że ona czasami wzbudza kontrowersje, ale przede wszystkim wzbudza zainteresowanie, a o to nam chodziło. O to nam chodziło, więc myślę, że jest to dobra forma współpracy, realizacji dla pracowników Instytutu Sztuki, Wydziału Sztuki w tej chwili, przepraszam, i również dla studentów, dla samych pracowników galerii, więc same dobre rzeczy z tego płyną. Cieszę się, gratuluję i życzę oczywiście jak najlepszej współpracy. Szanowni Państwo, tutaj moi znakomici przedmówcy, pan rektor, pan prezydent i pan dziekan już w zasadzie nakreślili taką ideową historię tej umowy, powiedzieli o co nam chodzi. Ja chciałabym może nieco więcej szczegółów, czego ta umowa będzie w istocie dotyczyć. Określiliśmy to sobie w ten sposób, że umowa dotyczy działań o charakterze artystycznym, naukowym, dydaktycznym i promocyjnym. I to są te cztery pola. One są, każde z nich jest bardzo szerokie i wydaje mi się, że na każdym mamy sporo do zrobienia. Jak powiedział pan dziekan, nasza współpraca nie zaczyna się dziś, ale myślę, że podpisanie tego porozumienia będzie gwarancją naszej współpracy w przyszłości. Z jednej strony taką gwarancją o charakterze prawnym także, która pozwoli nam sięgać po środki i różne projekty oficjalnie wspólnie przeprowadzać, ale muszę powiedzieć, że z punktu widzenia Galerii Sztuki Współczesnej niezwykle ważne dla nas jest, żeby to była także gwarancja bliskich kontaktów o charakterze, powiedziałabym, przyjaźni artystycznych, bo myślę, że na polu sztuki to jest także niezwykle ważne. Państwo pewnie świetnie wiedzą, że wykształcenie artystek i artystów, no kiedyś głównie mężczyzn artystów, teraz kobiet także, już od wielu set lat polegało na podróżach artystycznych także. Chcielibyśmy, żeby te podróże dokonywały się tutaj w galerii, żeby można było wymieniać między sobą rozmaite poglądy, żeby ten kalejdoskop postaw, który prezentujemy z jednej strony my jako galeria, z drugiej strony Wydział Sztuki, żeby to wszystko było żywe i żeby tworzyło nowe jakości. Mam nadzieję, że tak się stanie.